zaledwie 35 lat od dnia, w którym franciszkanie z Polski, bracia z zakonu braci mniejszych konwentualnych, współbracia świętego Maksymiliana Kolbe, zasiali małe ziarno w rajskim ogrodzie natury w Kenii. Pierwsi z nich przybyli tu z prowincji warszawskiej w 1984 roku, a po dwóch latach, w roku 1986, dołączyli do nich bracia z nowo powstałej prowincji gdańskiej. To ziarno wydało obfity plon i dziś przynosi odnowione zaangażowanie ewangelizacyjne poprzez świadectwo życia w duchu franciszkańsko-kolbiańskim. Kenia, wschodnioafrykański kraj leżący po obu stronach równika, ma bardzo zróżnicowany krajobraz, w którym dominuje płaskowyż z lasami i sawannami. Obniżający się od zachodu, gdzie króluje wysoka na 5200 metrów góra Kenia, poprzez leżącą na wysokości 2400 metrów Subukie oraz stolicę Kenii, Nairobi, leżącą na wysokości 1600 metrów, aż po plażę Mombasy nad turkusowymi wodami Oceanu Indyjskiego. To sceneria, która zachwyca i fascynuje odwiedzających ten kraj. Z wiecznie białych szczytów góry Kenia, którą wiele plemion traktowało jako górę świętą, schodzimy przez rozległe połacie obszarów pustynnych na ziemię uprawną, która stanowi bogactwo kraju w sektorze rolno-spożywczym. Tu uprawiana jest kawa, herbata, ryż, ananasy, banany i kukurydza. Mieszkańcy oprócz uprawy ziemi zajmują się hodowlą owiec i kóz oraz przemysłowym wydobyciem bogactw, które kryje ziemia: fluorytu, złota, soli i kamieni szlachetnych. Kenia jest największym eksporterem złocienia na świecie. Czterdzieści 2 miliony mieszkańców Kenii, ze względu na słabą industrializację kraju, żyje z rolnictwa i turystyki. Wzrost gospodarczy wynosi zaledwie 6% rocznie, a zdecydowana większość ludności żyje poniżej granicy ubóstwa. Kolonizowana przez wiele lat przez Brytyjczyków, uzyskała niepodległość w 1963 roku wraz z wyborem pierwszego prezydenta, Jomo Kenyatty. Dziś jest republiką rządową z 8 prowincjami i 47 powiatami, które zamieszkuje ponad 70 grup etnicznych posługujących się własnymi językami i dialektami. Większość mówi w języku swahili, a językiem urzędowym w Kenii jest język angielski. W Kenii współistnieją różne religie. 45% mieszkańców to protestanci, 35% katolicy i prawosławni, 11% muzułmanie, 9% stanowią wyznawcy innych religii. Kościół katolicki pojawia się w Kenii w 1448 roku, kiedy Vasco da Gama stawia krzyż w nadbrzeżnym Malindi. Dzięki pierwszym misjonarzom, augustianom i duchaczom, na początku XX wieku ustanowiono wraz z misjonarzami Matki Bożej Pocieszenia pierwszy wikariat apostolski. Współcześnie wyzwaniem dla Kościoła katolickiego w Kenii jest pokojowe współistnienie i dialog z różnymi religiami, a także potrzeba odnowy duszpasterstwa,
dla potrzeb powszechnej ewangelizacji. Nie do przecenienia jest zaangażowanie zakonników i zakonnic w edukację, służbę zdrowia oraz poprawę egzystencji najbiedniejszych mieszkańców Kenii. Dziś Kościół katolicki w Kenii to 4 metropolie, w skład których wchodzą 4 archidiecezje i 20 diecezji. La Chiesa si è potuto radicare bene in questo paese e si vede nella qualità di fede, anche nel numero delle vocazioni, non soltanto del clero, dei religiosi e religiose, ma anche molto dei laici. Questo mi fa veramente impressione di vedere un po' come i laici vivono la loro fede. Sì, questo è molto, cioè anche per me personalmente un incoraggiamento di vivere meglio la mia fede. W 1980, 1985 i 1995 roku, a w roku 2015 Kenię odwiedził papież Franciszek. Odkrywając potrzebę wiarygodnych świadków Chrystusa dla ludów zamieszkujących Kenię w czasie pobytu w Rzymie na kanonizacji ojca Maksymiliana Kolbe, biskup diecezji Meru Silas Njiru poprosił papieża Jana Pawła II o radę. Jak sprawić, aby do diecezji przybyli współbracia świętego Maksymiliana, żyjący duchem kolbiańskim, głoszący Ewangelię za pośrednictwem środków masowego przekazu? Papież zasugerował, aby zwrócić się do braci z Niepokalanowa. Biskup niezwłocznie napisał list do prowincjała w Warszawie z prośbą o zakonników, misjonarzy. W odpowiedzi na tę prośbę do Kenii wyruszyli trzej bracia. Ojciec Dominik Wasilewski, były misjonarz w Zambii, ojciec Jan Łępicki i ojciec Rajmund Marszałkowski. Natychmiast podjęli pracę w miejscowości Ruiri, oddalonej o 15 km od Meru. To bardzo uboga ziemia. Na miejscu musieli zmierzyć się z poważnymi problemami. Początkowo trudne warunki bytowe i brak wody skutkowały niemożnością zachowania choćby podstawowych warunków higieny. To tu rozpoczyna się kenijska przygoda franciszkanów z prowincji warszawskiej, których po 2 latach, w 1986 roku, zastąpili franciszkanie z nowo powstałej gdańskiej prowincji świętego Maksymiliana. Ruiri stało się miejscem pierwszego zaangażowania w duszpasterstwo. Tutaj bracia obsługują i otaczają apostolską troską kilka kaplic rozrzuconych na rozległym, półpustynnym terenie. Obecnie jest ich 22. Dość szybko udało się uruchomić pierwsze ambulatorium, ale wiele trudności sprawiało zaprzęgnięcie do pracy duszpasterskiej środków masowego przekazu, które miały umożliwić formację młodzieży i sprzyjać formacji duchowieństwa diecezjalnego. Także budowa domu rekolekcyjnego wydawała się przedsięwzięciem przerastającym możliwości zakonników. W 1986 roku przybywają do Kenii dwaj pierwsi bracia z Gdańska, ojciec Tadeusz Świątkowski i brat Jan Łuciów, który dzięki wytężonej pracy jako drukarz wydaje pierwszy numer czasopisma Messenger of Mary Immaculate, kenijskiego odpowiednika Rycerza Niepokalanej. Będzie on docierał do wiernych z dobrą nowiną o zbawieniu. Gdy Pan powołuje robotników do swojej winnicy spośród miejscowej młodzieży, powstaje pierwszy postulat, a w 1989 roku seminarium teologiczne w Nairobi. W 1992 roku zostaje erygowany kolejny klasztor w Limuru, 50 km od stolicy Kenii, Nairobi. To tam zostaje przeniesiona z Ruiri drukarnia. Kolejnym krokiem jest nawiązanie współpracy z siostrami franciszkankami z Asyżu, które pochodzą z Zambii.
Siostry podejmują posługę w przychodni w Ruiri. W 1989 roku misja staje się delegaturą. Pierwszym delegatem został ojciec Tadeusz Świątkowski. I primi frati sono arrivati in Kenya nell'84, erano tre. Poi la missione è stata promossa allo stato della delegazione avendo due conventi. E dall'89 fino al 2004 è stata la delegazione, eravamo tre delegati, uno poi io sono ritornato ancora una volta, e nel 2004 è diventata custodia. E noi qui siamo missionari, stiamo servendo la Chiesa, il popolo, siamo arrivati qui nello spirito del Padre Colbe in cominciare tipografia editoriale, e questo era il nostro primo motivo. Poi siamo stati coinvolti nelle attività di esercizi spirituali, aiuto spirituale alla diocesi, nell'attività pastorale delle parrocchie. Abbiamo cominciato a prendere i giovani, così che l'attività missionaria non sia interrotta con noi. Abbiamo cominciato nell'89 il primo seminario a Nairobi di teologia e filosofia. Prima abbiamo già accettato postulanti, sono nati un noviziato. E attività, questa è l'attività nostra francescana, ecclesiale, siamo coinvolti dall'inizio anche con i poveri. E qui con i poveri aiutiamo, prima di tutto aiutavamo nella nostra parrocchia di Ruiri, poi muovendoci verso altri luoghi abbiamo servito i bambini di strada, le donne singole madri che avevano bisogno di aiuto professionale, con l'aiuto delle suore anche. Io sempre dicevo che Africa potrebbe essere un paradiso se ci fosse acqua. Sole c'è, terra c'è tanta, ma il problema è l'acqua. E infatti fino ad oggi sono 35 anni, appena facciamo un pozzo di acqua, dopo un po' di anni bisogna o approfondirlo o fare un altro perché si assecca. Grazie a Dio abbiamo tante vocazioni che arrivano continuamente, seguono questo programma che abbiamo preso in Kenya dall'inizio, di servire la Chiesa, la gente, i poveri, le scuole, i mass media. Quindi i frati che arrivano sono pronti a servire. Quindi questo è molto importante per il futuro. Po 5 latach, w 2004 roku, delegatura została przekształcona w kustodię, a na pierwszego kustosza został wybrany ojciec Tadeusz Brzozowski. W 2012 roku zastąpił go ojciec Kazimierz Schulz. To oni dali znaczący impuls dla rozwoju wspólnot, realizując nowe przedsięwzięcia socjalne oraz przygotowując do erygowania nowe klasztory. I tak przyszedł czas na przekształcenie kustodii w prowincję. Pierwsza kapituła prowincjalna odbyła się we wrześniu 2019 roku. Because before coming to the shrine, we came to Kenya in 1984, working not only in the parish, but in other apostolates. Like when Bishop invited us, he wanted us to run the press. That's why he wanted the Franciscan of Saint Maximilian to help him to run a press in Kenya. Also, he told us, because he wrote the letter, you have to also work on the vocation, so you will grow. And up to now, we are growing. Dzisiaj prowincja kenijska może cieszyć się dużą liczbą młodych ludzi formujących się w duchu świętego Franciszka i świętego Maksymiliana. W tej formacji pomagało i pomaga wielu braci z różnych prowincji. Domy formacyjne, zgodnie z decyzją AFKOF, są wspólne dla wielu jurysdykcji. Jednoczesna formacja młodych ludzi z Kenii, Ugandy, Tanzanii, Burkina Faso, Gany i Zambii kształtuje ich i dobrze motywuje do otwarcia na wspólnotę i braterstwo.
we wspólnym postulacie w Ruiri jest dziś 26 postulantów, a w Nairobi, we wspólnym seminarium, 47 kleryków. Zaskakujące i budujące jest to, że poprzez czasopismo Messenger of Mary Immaculate i dzięki różnym mediom społecznościowym rodzi się wiele powołań. Formacja jest solidna i opiera się na trzech podstawowych elementach: umocnionej wierze, pogłębionej modlitwie i rzetelnej pracy fizycznej. Dla rozwoju tych elementów tworzone są właściwe wytyczne formacji. Dzisiaj młodzi bracia, którzy wychodzą ze wspólnych domów formacyjnych, są dobrze przygotowani także kulturowo, dzięki specjalizacjom, które zdobywają zarówno na uniwersytetach papieskich, jak i lokalnych. Niektórzy z nich są już dziś wykładowcami różnych dyscyplin, a nawet jeden z braci został dziekanem Uniwersytetu Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia. Dzisiaj w nowej prowincji jest 7 wspólnot: Ruiri, Limuru, Subukia, Kikambala, Czepsion oraz dwie w Nairobi: South Tsi, siedziba kurii, i Karen, seminarium teologiczne. Charyzmat franciszkański jest realizowany poprzez działania, które rozwijają życie duchowe każdego brata w jakże zróżnicowanym społeczeństwie. Na szczególną uwagę zasługuje duszpasterstwo prowadzone w 5 parafiach oraz formacja młodych ludzi w postulacie i w seminarium teologicznym. W samym Ruiri istnieją przedszkole i szkoła podstawowa dla 300 uczniów, internat dla 70 chłopców i 70 dziewcząt z ubogich rodzin, oraz ośrodek zdrowia z apteką, w którym wielu pacjentów otrzymuje fachową pomoc i opiekę. W Limuru funkcjonuje dom dziecka dla 60 dziewcząt ulicy, sierot i porzuconych przez rodziców. Zarząd tym domem powierzony jest siostrom Najświętszego Serca Pana Jezusa, W Limuru rozwija się też duszpasterstwo medialne, duży kompleks drukarsko-wydawniczy. Franciscan Kolbe Press daje bowiem zatrudnienie 22 pracownikom. Bishop Silas wanted us to have to continue
work in Mission Press because he learned that in Zambia, our friars from Italy, America, Poland, they were running nicely. Nic zatem dziwnego, że jest znany i ceniony w całej Kenii, a z jego usług od lat korzysta dobrze nam znana edycja paulińska. Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie braci w opiekę duszpasterską nad pątnikami pielgrzymującymi do Narodowego Sanktuarium Maryjnego Subukia, nazywanego Wioską Maryi. To bijące serce i centrum maryjnej pobożności ludów zamieszkujących Kenię. Podczas cotygodniowych pielgrzymek stanowych z wszystkich diecezji kraju jednorazowo przybywają tam dziesiątki tysięcy wiernych. W pierwszą sobotę października odbywa się wielka narodowa pielgrzymka, która gromadzi w Subuki ponad 60-tysięczną rzeszę wiernych. Zbudowane z ofiar wiernych, z niemałym wkładem biskupów, dziś jest radością braci naśladujących swojego patrona, świętego Maksymiliana. Na rozległym, zalesionym terenie znajdziemy tu Sanktuarium Światła, kaplicę Pustelnię, drogę krzyżową, która prowadzi na szczyt, a na nim źródełko, które nie wysycha nawet w czasie suszy. Przez wielu uznawane jest za cudowne, dlatego podobnie jak w Lourdes, wierni czerpią wodę i zabierają ją ze sobą do domów. Subukia dziś to nie tylko kościół i klasztor, ale także dom rekolekcyjny, centrum konferencyjne, gospodarstwo rolne i warsztaty stolarskie. Po 35 latach obecności franciszkanów w Kenii i 15 latach od ustanowienia kustodii, dziś franciszkańska wspólnota to 47 braci tworzących 7 wspólnot i 35 młodych franciszkanów w domach formacyjnych. W czerwcu 2019 roku kapituła generalna przekształciła kustodię w samodzielną prowincję świętego Franciszka z Asyżu. W dniach od 22 do 25 września 2019 roku w Subuki odbyła się pierwsza kapituła nowej prowincji. Przewodniczył jej minister generalny ojciec Carlos Trovarelli. Pierwszym ministrem prowincjalnym został wybrany młody Kenijczyk, ojciec Obed Karobia. So I think the future of the province is bright because all the friars are enthusiastic about it. They have committed themselves to work very hard to realize the dream of this province, to make sure that we do the work that we're supposed to do, that we promote the charism, that we work hard to make sure that the spirituality of St. Francis and the charism that we profess is lived practically. Of course, there will be challenges here and there because being a young province, there are many things that we need to learn, but again, with the grace of God and the hard work of the friars, I believe we will make it to achieve the dream that we want to see a strong province whereby everybody feels at home, whereby everybody is in the fraternity as a brother and
serving each other, because I believe that is what we are called to do, in humility and the love, of course, that Christ himself called us to show to each other. More. Gioia e anche tanta festa, ma soprattutto tanta speranza, perché non solo per il numero di frati, è vero, ci fa piacere anche tutti questi numeri, ma soprattutto perché almeno io ho visto e ho sentito ascoltando i frati che hanno tanta forza, tanto desiderio di vivere il nostro carisma, e tanto desiderio anche di lavorare con la gente e per la gente. Questo è molto importante, molto importante. Sia i frati giovani, sia anche gli altri frati nel capitolo, visto che vogliono veramente servire il popolo di Dio che è qui in Kenya. Jeszcze w czasie trwania kapituły prowincjalnej zostało przyjętych do postulatu w Ruiri 26 młodych chłopców, a 5 braci złożyło profesję wieczystą. Ta uroczystość odbyła się w parafii Nairobi. Podczas pięknej celebracji franciszkanie przeżywali wspólną radość z wiernymi parafii. Dotychczas przebyta droga przynosi radość i satysfakcję, które są najlepszą nagrodą dla wszystkich, którzy w ciągu 35 lat trudzili się, by misje w Kenii przybliżyły Chrystusa ludziom, a ludzi do Chrystusa. Wielu uprawiało tę roślinkę, która na naszych oczach staje się drzewem wydającym dobre owoce. W nim pulsują życiodajne soki charyzmatu franciszkańskiego i kolbiańskiego, bo czerpie swą siłę z ziemi pobłogosławionej przez Pana.